Hejka, witam was bardzo serdecznie w nowym vlogu i my lecimy właśnie z domu, dlatego przyodziałam piękną sukienkę. Dobra, lecimy do Krzysia. Najpierw zaczynamy od czego, kochanie? Od McDonalda. Tak, jestem taka głodna. Najpierw paczkomat, potem McDonald's. Pojedziemy z bateriami, bo się nam nazbierało tyle baterii. Chyba sprzed, nie wiem, 2-3 lata. No, jak to jest kurier, to na ostatku dojechał, żeby odebrać paczkę. Ja idę po paczkę. Idę po paczkę. Idę! Dzień dobry. Mam tę paczkę. Zdążył. Ale fuks. Mi się powiedzie tylko fuks. Dlatego, że Marta się powoli zbiera, to mamy fuks. Dobra, pakujemy paczuchy i jedziemy. Dobra, damy jeszcze smakołyki, już wysikane było. Dobrze, dziewczęta, siad. I najpierw Dalenios i Alitos. Dobre pyski. Pomogę ci? Nie ma za co? Piąteczka. Wolę sam. Go, go do paczkomatu. Ja uciekam. Gdzie patrz? Nic nie zrobiłam. Na chwilę dał ta wpuścić. Na chwilę. Teraz zobaczymy, czy traśnie bagażnikiem. Ja cię cały czas słyszę. Cały czas. Co mówiłem? Cały czas. Bez przerw. Ja mam... Kobieta ma oczy wszędzie, kochanie. Nic nie słyszała, co mówiłem. No i jebła. Patrzcie. Liczymy, ile sekund jej to zajmie. 3, 4. Nie, bo już jedna paczka poszła, no to jakieś 3 sekundy były. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Strasznie wolno. Jak to mi się dzieje? Teraz patrzę, patrzę, patrzę. Jeść! Wiem, że to niezdrowo. Tak smacznie. Idziemy się zatankować. Ktoś już tam gdzieś tankuje. W ogóle podjąłem dzisiaj pewnego rodzaju decyzję. To jak wrócimy do domu, chcę poszukać jakiejś kamery do vlogowania, żeby tych vlogów po prostu było więcej, żebym mogła tak, wiecie, bardziej mobilnie działać z tym telefonem, bo z taką dużą lustrzanką jednak jest ciężko, a w tym aparacie głos jest jaki jest i nie wiem, jak mnie będzie właściwie słychać, jak nas będzie słychać przez ten vlog. Mam nadzieję, że znośnie i mam nadzieję, że od kolejnego vloga już będziemy mieć lepszą jakość i wiecie, dźwięk przede wszystkim. Jesteśmy właśnie na Macu, będziemy zrobić zamówienie i Martusia oczywiście duże. Dzisiaj sobie nie będę żałować. Frytki duże chcę, kole duże chcę i tortilkę duże chcę. No nie ma chyba rozmiarów tortilki. Ale jakby była, to bym ci wziął dużo. Głodna, 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 głodna! Głodna, głodna! Zawsze w samochodzie jesteś głodna. Jezus. Dzień dobry, proszę. Dzień dobry. Dwa razy McWrap klasyczny jest w zestawie z frytkami i z kolą. Powiększam zestaw? Tak. Ten dodatkowy bekon na McWrapu? Nie. I bez tego, bez keczupu. Bez pytku, dobra. Tak, dobra. Co jeszcze? Nie, to wszystko. Dobrze, to będzie 45,80. Zapraszam dalej. Dziękuję bardzo. Jak można w Macu zapłacić 190 ponad złoty? Jak nie wiem, może kupił go. Pan kupił McDonald's? Jezus, musi mieć wielką rodzinę. Albo żołądek. Kiedyś chciałabym zrobić takie wielkie zamówienie w McDonaldzie. Tak? No i tak obładować cały stół tymi rzeczami z Maca. Bym jadła i jadła i jadła. Zabierz, odbierz, odbierz, odbierz. Wzięcie na ramkę do Maca. Teraz tylko tutaj można. O! Jestem szczęśliwą osobą. Moje. Jakie niebo. Przyjechaliśmy do Agaty.
No, jakby ktoś myślał, że mamy aż tylu znajomych, to nie. No, ale niestety przywitała nas zamknięta brama. Byłam pewna, że jest otwarte. Makabra. Więc zostaje mi znalezienie fotela na necie. Pa, pa. Dlaczego? Nie wiem, jestem... zdzikłam. Ja też. No i co, do domu? No, bo chyba wszystko jest zamknięte. Byliśmy po prostu na maku. No i super. Wróciliśmy do domu i przywitała nas cisza. Dzień dobry! Tytupeczka. O, jaki stęskniony przyszelędy. Nie było nas całą godzinkę. Prawda, Krzyś? I nic, żeśmy nie załatwiły, dziewczyny. Załatwili, bo wszystko było pozamykane. Ale Ality na górze. Dzień drugi. Idę. Na mróz. Na mróz rozwiercać rolety. Tak. Chodzi o to, że będziemy wymieniać rolety wszystkie ręczne na rolety z silnikiem. Powiem wam, że jeżeli ktoś się zastanawia nad tymi sznurkowymi, a silnikiem, to lepiej niech sobie dopłaci za silnik. No, udało mi się rozmontować roletę i sprawdziłem, że wymiar tej rury, która zawija całą roletę, to jest 40 mm, więc taki silnik sobie teraz kupię i spróbuję to później zamontować. Zobaczymy, jak to będzie wszystko działać. Może jest to super rozwiązanie, żeby zastąpić po prostu, nie robiąc nowych dziur w oknach, zastąpić roletę sznurkową na roletę elektryczną. Zaczynamy dzień od weterynarza. Wiecie, takie szczepienia na wściekliznę, te sprawy. No, tak się nam poskładało. Jak widać, Alita jest z tego tytułu przeszczęśliwa, a dalej... Jak to dalej? Dalej ma się wszystko grzeje. Proszę. Dalej się grzeje, no, dokładnie. Strasznie jestem podpuchnięty. Ja też. Znaczy, akurat ty, dobre światło. Ty masz, wiesz... Zamień się, chodź, zamień się. Chodźmy. Widzisz, jakby mnie ktoś przywalił. Wszystko dobrze, kochanie. Bardzo ładnie wyglądasz. Górą próżność. Jednym słowem, nie na darmo mówi się płeć piękna, kochanie. Płeć z lepszym światłem. Też. Ale nie, no, ładna jest. No, dziękuję. No proszę. No. Nie można było tak od razu. Mam krostę na języku. Wiesz, jak to się u nas mówiło? Babcia zawsze nam mówiła, jak miałeś krostę na języku, to trzeba było iść do pieca kaflowego. Tak, nie masz? Ale chodzi o krostę na języku. Dlaczego on mi zawsze tak przerywa i psuje całą historię? Chciałam powspominać coś. Nie wiem, ty jesteś głupi jakiś, czy co? To jest głupi. Zawsze mi psuje historię, każdą. On jak wspomina, to trzeba... O, słuchać trzeba. Ja sobie tak przygotuję takie riposty na twoje opowieści. Dobrze, Martuś, opowiadam. Opowiedz nam wszystkim, słuchamy cię. Opowiadam im, nie tobie. Słuchajcie. Wiecie co? Mamy biurka obok siebie. Mamy biurka, o właśnie. Mamy biurka obok siebie i ja widziałam w Ikei takie kotarki, wiecie co, są w boksach. I będzie... Na swoją stronę tą łapę trzymaj. Nie zabieraj mojej przestrzeni. Wracając do babci. Ty się przymilasz? Ja się przymijam? No, co to? Co się przymilasz? W
Zawsze jak się miało krostę na języku, to babcia mówiła, żeby iść do pieca kaflowego, w którym się pali, bo musiał być rozgrzany, splunąć na ten piec i powiedzieć: ten, kto mnie obgaduje, niech mnie w dupę pocałuje, nie? I hop, na ten piec. No i przestawało się mieć krostę. Bardzo mieliście opluty piec? Nie, rzadko się zdarzało. Dojechaliśmy do weterynarza. Martusia mnie już lubi z powrotem. Porozmawialiśmy. Bo Krzysiu przeprosił, że trochę się ze mnie śmieje. Ja ją wspieram. Wiecie, jak zrobi dobra żona, która po prostu żyje ze swoim mężem już 10 lat. I wie, że jest mądrzejsza. Wracamy. Witamy się z tego samego miejsca, już po. Była panika, jak to u weterynarza. Dalej nie cierpi weterynarza po sterylizacji. Ale okej, okay, już poszczepione wszystko. My wróciliśmy do domu, już jakiś czas temu ja się biorę za obiad, ale w piekarniku mam też sernik, także zdążyłam zrobić jeszcze ciasto. Zaraz się zabieram za sprzątanie, tylko postawię ziemniaki, bo sznycle zrobiłam wczoraj, sałatkę zrobiłam sobie wczoraj, więc uwielbiam takie obiady, gdy mam z głowy wszystko. No, Krzyś robi z roletami. Kupując dom, kupiliśmy dom z roletami, ale większość z tych rolet jest na sznurek. I pytaliśmy fachowca, jak to wygląda, jeżeli chodzi o wymianę tylko silników, no nie? Żeby tam dołożyć sobie silniki. Pan powiedział, że oni nie robią czegoś takiego i że trzeba zamontować nową roletę. Kupiliśmy silnik na necie za 120 zł i właśnie Krzysiu kończy wymieniać. Wszystko działa, śmiga i przejeżdża, więc nagrałem wam taki film, jak to zrobić, ale udało się ogarnąć i jest o wiele taniej, no nie? Kto jest zadowolony? Krzysiu, zaszły mi roletki. Znaczy te, silniki do rolet. Będę mógł założyć, będzie mieli wszystko na elektrycznie i nie będzie głupich sznurków. Nie będzie głupich sznurków. Ja się idę właśnie zbierać, ponieważ jedziemy na przymiarkę sukni ślubnej z moją siostrą. Więc już nie mogę doczekać, bo w sumie nasz ślub był już jakiś czas temu, więc jestem ciekawa, jak teraz wyglądają fasony. Także zbieramy się. No i zobaczymy, jak to będzie. Pogoda straszna, sypie śnieg, lód taki, że szok, także życzę nam powodzenia. Dotarłyśmy na mierzenie sukienki. Powrót do domku. Jestem wykończona. No, ale mam nadzieję, że vlog wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym. Zostawcie kciuka w górę. Buziaki, pa!